zawierzenia miasta, jak funkcjonuje samorządowiec, polityk, człowiek, który stawia Pana Boga na pierwszym miejscu. Mija kilka tygodni i spodziewałem się, że jeszcze przyjadę tutaj, żeby też przedstawić te najważniejsze założenia, pokazać Wam tą prawdę. Tak naprawdę mówimy, że tylko prawda, kochani, nas wyzwoli. Ja zawsze zadaję na początku takie pytanie, czy Państwo wiecie, ile jest w Polsce zarejestrowanych partii politycznych? Około 100. To jest takie duże zaskoczenie, bo ludzie nie mają świadomości, że w Polsce jest około 100 partii politycznych. Zazwyczaj, moi drodzy, jest to tak, że większość partii politycznych, a raczej te ambicje, które za tym idą, kończą się właśnie na rejestracji w KRS-ie i na tym to pozostaje. To są pewne ambicje, moi drodzy. Czasem przemawia za tym rządza władzy, jakieś interesy, więc zobaczcie, mija kilka lat, mija kilkanaście miesięcy, zostaje KRS. Jeżeli chodzi o ruch Polska jest jedna, który tak naprawdę 11 miesięcy temu poinformował, już prawie rok, poinformował, że będziemy się przygotowywać do wyborów parlamentarnych bez finansowania, bez jakiegokolwiek przebicia, możliwości przebicia się w mediach głównego nurtu. Zobaczcie, to jest praktycznie niemożliwe, bo te treści, ta prawda, którą przedstawiamy, obnażamy ją, mówimy o pewnych rozwiązaniach, których nie wdraża się od 89, a wręcz przeciwnie, niszczy się gospodarkę. Pomimo tych wszystkich blokad, zobaczcie, w 11 miesięcy rozwija się pięknie, oddolnie struktura tego ruchu. 16 liderów regionalnych, ponad już prawie 130 liderów powiatowych i cały czas ten ruch się rozpada. To jest fenomen tego ruchu, moi drodzy, ponieważ my postawiliśmy na najwyższe wartości. Dzisiaj nie da się inaczej już działać w Polsce i na świecie. Agenda 2030, która już toczy się jak walec, to jest tak naprawdę perspektywa jeszcze niecałych 7 lat. A oni agendę 2030 muszą zrealizować. A agenda 2030 mówi, że nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. I myślę, że większość z nas wie, bo nie mówimy o jakichś dziwnych teoriach, ale mówimy o dokumentach światowych. Mówimy o materiałach, które pojawiają się w prasie i w mediach głównego nurtu, które mówią o tym, że agenda 2030 to pierwszy punkt: zero głodu, zero nędzy, zero ubóstwa w 2030 roku. No jak to jest możliwe? Co trzeba zrobić, żeby nie było nędzy i głodu na świecie, jeżeli dzisiaj przy takiej technice, technologii nie da się tego uczynić? Co trzeba zrobić? I my wiemy, moi drodzy, doskonale, że stawiając tylko na te najwyższe wartości, można doprowadzić do sytuacji, że Polska znowu stanie się silna, niezależna, stabilna i silna gospodarczo przede wszystkim. Bo to jest potrzebne w każdym państwie. I tak jak obserwuję na przestrzeni lat, jak funkcjonują inne państwa, jak funkcjonują rządy patriotów, to są rządy, to są politycy, którzy stawiają przede wszystkim na swoją gospodarkę, na swojego rolnika, na swojego przedsiębiorcę, na swojego obywatela. A jak Państwu przedstawię, jak to wygląda w Polsce, wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego to jest kraj, szczególny kraj, który potrzebuje przebudzenia, który potrzebuje rozpalenia, ale przede wszystkim potrzebuje patriotów w polskim parlamencie. Patriotów, polskich polityków. To jest bardzo, moi drodzy, istotne. I wiele osób zadaje pytanie, no tak, ale przecież jak my jesteśmy osobami z wartościami, to gdzie my do polityki? I zaraz przypominają mi się słowa Jana Pawła II, który mówił, że każdy obywatel, każdy człowiek tak naprawdę ma obowiązek uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym. Nie wiem, o którym Jan Paweł II mówił. Z niego chcemy zmienić na Boży porządek, zbudowany w oparciu o prawdę, umiar, pokój, wiarę w zdrowie i prawo do życia. I wszyscy się pytają, no to jak to, wy jesteście partią typowo katolicką, to wy tylko katolików macie w periodach. Mówi, nie, to jest partia, która jest otwarta na każdego człowieka, na każdego, który jest patriotą, który kocha, który jest dobry. Jeżeli nie wierzy, nie ma problemu, my się szanujemy nawzajem. My jesteśmy otwarci. Jak jemu tylko nie przeszkadza to, że my stawiamy na najwyższe wartości Bóg, rodzina, ojczyzna, że przestrzegamy dekalogu, no to jeżeli ja szanuję Ciebie, to Ty szanuj mnie. A może kiedyś będzie tak, że i Boga poznasz w odpowiednim momencie swojego życia.
ale najważniejsze, żebyśmy działali razem, dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra Polaków. I wiecie, to już nie jest walka o nas, o naszą przyszłość, ale to już jest walka o przyszłość, to jest też walka duchowa oczywiście, ale to jest walka o przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków i prawnuków. To o nich tutaj walczymy, moi drodzy. Ja nie wiem, jak my spojrzymy w oczy przyszłym tym przodkom naszym, którzy przerywali chleb za Polskę. Zobaczcie, co zrobił dobrobyt z Polakami, z ludźmi na świecie. Uśpił im całkowicie. Tylko mi zabezpiecz to moje, reszta mnie interesuje. Rób co chcesz, jasne, wprowadzajcie. Ja założę sobie 36 masek. Ale dajcie mi tylko święty spokój, żebym ja mógł sobie spokojnie żyć. Jeżeli dobrobyt i te narzędzia są w dobrych rękach, to dobrobyt będzie służył człowiekowi. Ale jeżeli te narzędzia są w złych rękach, to będą służyły kulturze śmierci, cywilizacji śmierci. I w taką stronę to, moi drodzy, wszystko.